jest T-129 Atak. Jest to turecka, bardzo rozwinięta w porównaniu z pierwowzorem wersja śmigłowca Agusta A-129. Tureckie zakłady, turecki przemysł lotniczy postanowił wyposażyć swoje lotnictwo w śmigłowce, które są bardzo proste w eksploatacji, które są bardzo proste w użyciu, a jednocześnie mają niesamowitą siłę. Dlatego też zdecydowano się, aby zmodernizować śmigłowiec Agusta, wyposażyć go w nowe systemy uzbrojenia, przez co uzyskali śmigłowiec bardzo prosty do pilotowania, bardzo stabilny, zresztą to widzimy w tej chwili, gdy wykonuje to obroty, a jednocześnie silnie uzbrojony. Z przodu śmigłowca na nosie umieszczone jest działko 20 mm. Zresztą gdy tutaj jeszcze teraz się przejdziemy, powyżej tego działka widać taką głowicę. Jest to celownicza zawierająca szereg systemów optoelektronicznych, laserowych do podsycania celów. Śmigłowiec może przenosić szereg rodzajów uzbrojenia, łącznie z uzbrojeniem klasy powietrze-powietrze. Są to rakiety Stinger. Rakietowy kalibru 70 mm.